Cześć, cześć, Auryczny Tarot. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zamiast aury następnego tygodnia, czy też dwóch następnych tygodni, wiadomość dla Was. Wiadomość dla Was z kosmosu, wiadomość dla Was od opiekunów duchowych. A więc na co być może powinniście zwrócić uwagę w tym tygodniu lub czemu się poświęcić, bądź też zauważyć coś wokół siebie, co mogłoby wpłynąć na przykład na podwyższenie Waszych wibracji, energii, Waszej wytrwałości lub tego wszystkiego, co wymaga odpowiedniego dla Was wzmocnienia, odpowiedniego wsparcia. Czas, słuchajcie, dosyć mocny, czas również pewnych transformacji, tego wszystkiego, co wprowadzać może jakąś wielką niewiadomą, szukanie odpowiedzi tu czy tam. Zwróćcie uwagę, czego słuchacie, zwróćcie uwagę na to, co do siebie przyswajacie, czemu pozwalacie do siebie dotrzeć, no w jakiś sposób zasiewając w sobie pewne ziarno, czy obfitości, czy właśnie deficytu. Na to zwróćcie uwagę. Dzisiaj tylko takim, słuchajcie, wstępem chcę się z Wami skomunikować w tej sprawie, bo każdy ma swoją wolną wolę. Natomiast pamiętajcie, żeby dążyć do tego, co lepsze, słuchać, otaczać się także tymi wpływami, które budują w Was nadzieję, czy też budują w Was poczucie bezpieczeństwa, tego przede wszystkim emocjonalnego. Mam nadzieję, że za tydzień, najpóźniej za dwa, chcę wprowadzić, słuchajcie, nowe czytanie tygodniowe czy też dwutygodniowe, oparte również o, no właśnie, taki przekaz energetyczny tego, co będzie czy też mogłoby Wam pomóc jeszcze bardziej poza samym standardowym odczytem z kart Tarota, tych prognozujących te przyszłe energie. Ten akcent pozostanie bez zmian i on niestety bywa bardziej taki przyziemny, często no, nie mam tutaj wpływu na to, czy są to lepsze lub gorsze informacje dla Was, natomiast jest to przekaz prognozujący. On ma taką rolę, on w takiej roli się musi odnaleźć. A więc bądźcie cierpliwi, bądźcie wytrwali, może za tydzień spotkamy się w tej nowej odsłonie, najdalej za dwa tygodnie. Ale również tego typu czytania jak dzisiaj też się będą pojawiać co jakiś czas, aby Was wzmacniać, aby przekazywać Wam w większym lub mniejszym ogóle to, co usłyszeć być może powinniście w innej formie niż ta tarotowa. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, mam nadzieję, że będziecie chętni, aby tu zaglądać. Dajcie znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Raz jeszcze bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, moim aurycznym szczególnie, tym, którzy są na stałe, tym, którzy tutaj wnoszą także pozytywną energię. Nowych widzów zapraszam serdecznie do przyłączenia się do nas za pomocą subskrypcji. A więc nie zwlekajcie, nie czekajcie, to nic nie kosztuje, nic nie boli. Natomiast dla mnie jest to bardzo miły sygnał, że potrzebujecie tych energii, że potrzebujecie tego kanału, że jest on Wam pomocny. Tymczasem nie zwlekając przechodzimy do energii Waszych na ten tydzień, a więc 9-15 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Pamiętajcie, żeby sobie zobaczyć również wibracje, które Wam astrologicznie towarzyszą, które też współgrają z tą główną energią zodiakalną, bo tam może też będą jakieś ukryte wiadomości dla Was. Natomiast pamiętajcie, że to są czytania ogólne, jakimi one by nie były, są czytaniami ogólnymi, a więc kierowanymi do Was wszystkich. A więc zobaczmy, jaką wiadomość dzisiaj będą chciały Wam przekazać anioły i jednorożce, co będzie dla Was ważne na ten tydzień, 9-15 listopada. Do zobaczenia w czytaniach dedykowanych już Waszym poszczególnym energiom. Hej! I zobaczmy, drogie bliźnięta, co dla Was na czas od 9 do 15 listopada. Jaka wiadomość dla Was od aniołów i jednorożców? Bliźnięta. Jaka wiadomość dla bliźniąt? A więc pokazało Wam się poświęcenie i akceptacja. A więc w tym tygodniu, drogie bliźnięta, anioły chcą Wam powiedzieć, że czy też anielska mądrość pragnie Wam przypomnieć, że kiedy snujesz wizję, nie ulegając zwątpieniu i nie zbaczając z obranej drogi, wizja ta musi pomyślnie się urzeczywistnić. Dąż wytrwale ku spełnianiu swojej wizji. Koncentruj każdą myśl, słowo, czyn na tym, by osiągnąć wymarzony cel. Nie ma nic potężniejszego od skumulowanej energii. Anioły z pewnością zauważą czysty blask Twojego poświęcenia, czy to w związku, w pracy, podróży, czy też czymkolwiek innym w Twoim życiu. Pamiętaj, by poprosić anioły o pomoc. Jeżeli Twoje intencje służą najwyższemu dobru, anioły z pewnością Ci pomogą. Afirmacja dla Was: jestem wierny swoim wizjom. I akceptacja, która oznacza bezwarunkową miłość. Anioły przypominają Ci, byś zaakceptował innych dokładnie takimi, jakimi są.
nie osądzając ich, winiąc, czy też pragnąc ich zmienić. Jeśli kogoś w pełni akceptujesz, nie ma w tobie złej woli ani wrogości wobec innych osób lub rzeczy. Nieczynienie szkody dzięki akceptowaniu status quo jest wyższym stanem egzystencji. Ludziom ciężko jest zdobyć się na to, gdyż jest to cecha boska. Jednak anioły chcą zwrócić na nią twoją uwagę. Zaakceptuj siebie. Jeżeli to zrobisz, poczujesz skupienie i pewność oraz ujawnisz boski pierwiastek, który masz w sobie. Afirmacja dla was? Akceptuję siebie i innych. A więc ten tydzień może będzie stawiał przed wami takie sytuacje, które będą wymagały od was i poświęcenia, i akceptacji, dostrojenia się trochę do tych energii, ale bez umniejszania innych i tym bardziej zapominania o sobie i swoich priorytetach. Jednak nie możecie wątpić w to, co jest wasze. Nie możecie też umniejszać roli innych albo, no właśnie, tworzyć pewnych sytuacji konfliktowych. Skupcie się na działaniu. Kierujcie się tym, co jest waszą mocą. I nie ulegajcie zwątpieniu. To jest najważniejszy przekaz tego tygodnia. Nie ulegajcie zwątpieniu. Nie poddawajcie się temu, co jest niższą wibracją. Pewne sprawy, być może w tym tygodniu, powinnyście, drogie bliźnięta, uregulować same ze sobą. Może ze sobą pogadać, też działać w sposób i z myślą uczciwą. Jeżeli wam tego brakuje, jeżeli gdzieś pewne rzeczy nie są takie do końca prawdziwe, godne akceptacji, one również nie będą chciały się spełniać, pamiętajcie o tym. Natomiast w was jest siła tego, w co wierzycie, w to, co wierzycie lub czemu poświęcacie swoją uwagę, wzrasta. I ten tydzień na to chce zwrócić uwagę. A więc kierujcie swoje myśli, intencje i czyny w to, co warte inwestycji. Przy jednoczesnej akceptacji tego, co tej akceptacji wymaga. Co jest oczywiście zgodne z wami i waszym wyższym ja. Co jest, słuchajcie, jeszcze informacją od jednorożców, zobaczmy, a więc bliźnięta. Jaka wiadomość od jednorożców dla bliźniąt? Bliźnięta. Wiadomość od jednorożców dla bliźniąt. Aspiracja. Twój potencjał jest nieograniczony. Sięgaj gwiazd. A mam nadzieję, że to jest akceptacja tego poświęcenia waszego, które jest zgodne z wami, któremu chcecie się oddawać całym sobą. I dlatego będziecie robić wszystko, co w waszej mocy, aby podwyższać swoje aspiracje. I o tym mówi ta karta. Macie potencjał. Macie potencjał do tego, żeby sięgać gwiazd. Przy jednoczesnej, słuchajcie, wierze, ufności samemu sobie, ale również zaufaniu do tego, co jest energią wyższą, co jest energią pozytywnych wibracji. A więc kierujcie swoją uwagę w stronę tego, co pozytywne, w stronę tego, co budujące, co uskrzydlające także. Z pełnym, słuchajcie, poświęceniem, z pełną wiarą w to, co robicie, co daje wam przyszłość, co pozwala wam wierzyć, ufać, zaakceptować niekiedy trudne, ale potrzebne być może sytuacje. Pokazała wam się również służba pod spodem. Ta karta również pokazała się innemu znakowi, a więc może to jest kierunek także tego tygodnia dla niektórych, że będziecie, no właśnie, poświęceni jakiejś służbie. Będziecie czemuś oddani, będziecie również działać z otwartym sercem, bo to jest jedynie klucz do satysfakcji. A więc zwróćcie uwagę, czemu się poświęcacie w tym tygodniu, co również akceptujecie wokół siebie, i czy jest to zgodne z tym waszym poświęceniem ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia dla was, drogie bliźnięta. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.